Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jadę właśnie zamówić samochód. Od razu powiem, że nie będzie to samochód dla mnie, ale dla najbliższych osób, także trzeba spisać się godnie. I powiem też, że nagrywam ten film z taką myślą, że ma być on dla osób, które jeszcze nowego samochodu nie kupowały. Czyli taki, może nie poradnik, ale żebyście po prostu zobaczyli, jak to wygląda w praktyce. I to jest taka jakby pierwsza myśl. A druga, wiem, że jest dużo osób, które chciałyby kupić nowy samochód, ale może trochę się boją, bo po prostu nie wiedzą, jak to wygląda. Słyszały, że mają gdzieś tam cennik, jest na przykład napisane 100 tysięcy, ale tak naprawdę to trzeba zapłacić 200, bo dojdzie pełno rzeczy, więc po prostu chciałbym pokazać Wam w praktyce, jak takie zamówienie samochodu i potem odbiór wygląda. I tak jak powiedziałem, to nie będzie samochód konkretnie dla mnie, ale ja będę miał z nim cały czas kontakt, będę z nim też na pewno jeździł, więc to na pewno nie jest pierwszy i ostatni film. Zresztą myślę, że zrobimy sobie jeszcze film z odbioru i tam chciałbym też trochę zająć się finansowaniami i pokazać Wam też na konkretnym przykładzie, jak to wygląda. Także ja lecę i widzimy się zaraz pod salonem. No dobra, także wiecie już, że będzie to Mazda. A skoro Mazda, to jestem w salonie Mazda Bołtowicz na warszawskim Ursynowie. Lecimy. No dobra, to jesteśmy już u Michała, którego możecie znać z Mazda CX-60. Nagrywaliśmy razem. Zgadza się. Tak. Witam wszystkich. I teraz tak, my oczywiście porozmawialiśmy sobie wcześniej. Michał wie, co ja potrzebuję i to ma być Mazda CX-30, ma być czerwona, fajnie jakby miała skórę, okay. Może być 120, może być 150, to nie ma znaczenia, nie chcemy nic mocniejszego. Niestety jest taki warunek, że powiedzmy ten miesiąc to jest termin graniczny, gdzie potrzebujemy odebrać samochód. To co rozmawialiśmy, wiem, że są dwa takie samochody jakimś cudem na statku, także powiedz, co to znaczy, że są na statku? To znaczy, że zostały wyprodukowane w Japonii i są w trakcie transportu do Europy. Wszystkie samochody trafiają z Japonii do portu w Antwerpii, w Belgii. No i stamtąd potem trafiają już bezpośrednio do nas. Powiedz mi, ile trwa ten transport, bo to jest oczywiście droga morska i potem ta droga lądowa. Mniej więcej powiedzmy od wyjazdu z Japonii, kiedy się pojawia tutaj na Ursynowie? To jest tak, myślę, że maksymalnie do 2 miesięcy. Sam transport morski to jest około 30 dni. Potem w porcie auta są oczywiście przygotowywane jeszcze do transportu do nas, więc... Myślę, że przerywał, co to znaczy, są przygotowywane? No wiadomo, przygotowywanie, czyli doposażanie we wszystkie elementy, które tam, z którymi powinno auto do nas przyjechać, czyli tam nawigacja, karta nawigacji, bo teraz już przyjeżdżają auta do nas z tą kartą w środku. No wszystkie elementy typu zestawy naprawcze, programowanie i tak dalej, i tak dalej. I potem już są wysyłane do nas. Więc dlatego mówię, że to jest takie do 2 miesięcy, myślę, że maksymalnie od wyjazdu, wypłynięcia statku z Japonii. Ten samochód, tam były dwa, ale jeden był ze skórą. Powiedziałeś, że jest na statku. Kiedy on mógłby tutaj być konkretnie? Już mówię Ci dokładnie. To była CX-30. To była wersja 150 koni. Już patrzymy. Ona ma przewidywane dopłynięcie do portu w Antwerpii 21 listopada. Więc myślę, że początek grudnia będzie już tutaj u nas na miejscu. No, czyli w sumie w miesiącu się łapiemy. Dobra, a powiedz mi, gdybyśmy, bo też żebyśmy tak wyjaśnili, jak to wygląda. To jest czerwona, akurat tak się udało. Jakbym chciał niebieską i byś takiej nie znalazł, ktoś przychodzi do Ciebie i po prostu zamawia sobie to, co chce, takiego samochodu wyprodukowanego nie ma. Jak to wygląda wtedy? Ile musiałby czekać? Czyli nie mamy tego samochodu na statku. Jasne. Zamówienie do produkcji na chwilę obecną, jeśli chodzi o model CX-30, to jest styczeń lub luty. No to wtedy dostawa do nas przełom marca-kwietnia. I wtedy mogę sobie wybrać, rozumiem, dokładnie to, co chcę z katalogu. Tak, dokładnie tak. Dobra. Jesteśmy na etapie, że samochód płynie, dopływa. Co wtedy dalej? Jakie są, że tak powiem, co jest po mojej stronie, co jest po stronie Waszej? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziemy finansować samochód. Czy zakup jest za tak zwaną gotówkę, kolokwialnie mówiąc, czy w finansowaniu. Jeżeli jest w finansowaniu, oczywiście proces finansowania możemy rozpocząć wcześniej, zanim auto dopłynie, czyli czy to leasing, czy kredyt. Po uzyskaniu zgody kredytowej, tudzież leasingowej, podpisujemy umowę i czekamy już na dostawę samochodu. Po jego dopłynięciu mogę zamówić dokumenty do wystawienia faktury, czyli homologację, świadectwo zgodności itd., itd. Wystawiam fakturę, czy to leasing, czy kredyt. W przypadku leasingu przekazujemy fakturę do banku, żeby auto zarejestrował. W przypadku kredytu rejestruje osoba indywidualna. W przypadku zakupu za gotówkę właściciel otrzymuje dokumenty, może auto rejestrować. Po rejestracji, w zależności od zamówionych akcesoriów, potrzebujemy jeszcze tam 2, 3, 4 dni na przygotowanie samochodu. No i
ostatnim etapem to już ten najlepszy moment, czyli odbiór auta. Właśnie, bo my tutaj pominęliśmy etap wyboru wyposażenia, bo to po pierwsze byśmy tu spędzili pewnie godzinę, po drugie każdy potrzebuje czego innego, więc nie ma sensu, żebyśmy to omawiali. Musicie sobie sami sprawdzić, co chcecie, co potrzebujecie, więc jakby to pomijamy. No u nas jeszcze, przepraszam, że wtrąca, jest o tyle łatwo. Właśnie chciałem to powiedzieć, tak, ale mów. Że wersje są spakietowane, dokładnie. Więc mamy pakiety wyposażenia, nie ma dobierania każdego, że tak powiem, elementu w samochodzie oddzielnie. Jeżeli chcemy mieć skórę, automatycznie jest pakiet skóry, który dodaje też podgrzewaną kierownicę. W przypadku CX-30 dodaje elektrykę fotela kierowcy, pamięć dla dwóch osób. No, są jeszcze inne pakiety, które wzbogacają wersję wyposażenia, także to jest, myślę, że ułatwienie. Wiadomo, każda opcja ma swoje wady i zalety. Na pewno mniej czasu spędzamy na konfigurowaniu samochodu. To zdecydowanie. Na pewno często takie pytanie się pojawia, bo ten samochód przyjedzie w środku zimy. Czy on przyjedzie na zimówkach? Nie, wszystkie samochody przyjeżdżają na oponach letnich. Oczywiście, jeśli chodzi o ofertę na opony zimowe, też mamy jakieś, że tak powiem, propozycje. Natomiast tak, zawsze z fabryki każdy samochód przyjeżdża na oponach letnich, z tego względu, że no, trafiają w różne części świata. W niektórych krajach jest cały czas ciepło, więc no, tak jakby dostosowywanie ogumienia do rynku, myślę, że byłoby problematyczne, może nie to, że nie do zrobienia, no ale generalnie procedura jest taka, że autko zawsze ma założone opony letnie. Dobra, a może to w sumie może zostańmy chwilę przy tym wyposażeniu, bo często jest tak, że osoby, które nie kupowały nigdy nowego samochodu, a w sumie dla nich jest taki film, boją się, że tak, mają samochód, jest w cenniku 100 tysięcy, ale będzie trzeba z 50 dołożyć, tak? Bo nic w tym samochodzie nie będzie. Mówię o takich rzeczach poza, że tak powiem, takim wyposażeniem, które jest w katalogu. Co ja muszę dokupić do tego samochodu? Jakieś immobilizery, jakieś, wiesz, 15 różnych... Polecamy zawsze zabezpieczenia antykradzieżowe, bo oczywiście kilka lat temu, do tej pory to się ciągnie, jeśli chodzi o Mazdę, były problemy z kradzieżami. Teraz według statystyk... Powiedział. Tak. No bo tak było i tego nie ukrywamy. Natomiast teraz według statystyk, jeśli dobrze pamiętam, za ostatni 22 rok, bo za 23 jeszcze nie mamy danych, nie byliśmy chyba nawet w pierwszej 30, jeśli chodzi o najczęściej kradzione auta. Natomiast zawsze tak czy tak polecamy, ponieważ no, mamy fabryczny immobilizer. Praktycznie wszystkie wersje mają też fabryczny autoalarm, natomiast te zabezpieczenia, które my proponujemy, przede wszystkim, może inaczej, nie ma zabezpieczeń stuprocentowych, tak? To chodzi o czas, który, że tak powiem, potencjalny złodziej musi spędzić, żeby dobrać się do takiego samochodu. Te zabezpieczenia, czyli zaawansowane systemy immobilizera, które proponujemy, no, potrzeba naprawdę dużo czasu, więc potencjalny złodziej musiałby mieć gdzieś auto na, myślę, godzinę, półtorej, żeby takie zabezpieczenie rozkodować. Więc chodzi o czas, więc to jest najważniejsze. Więc na pewno zabezpieczenie zawsze proponujemy w okresie zimowym, oczywiście opony. Wszystko zależy też, jakie klient ma oczekiwania, do czego będzie mu ten samochód, jak go użytkuje, w jakich warunkach. No, bardziej pytam, co ja muszę, czyli właśnie takie, rozumiem, immobilizer. Czy wiadomo, każda akcesoria to nie jest, że tak powiem, mus, tylko wybór klienta, natomiast my zawsze polecamy na pewno zabezpieczenie. No wiadomo, dywaniki są standardem już, jeśli chodzi o Mazdę CX-30, ale jeżeli ktoś chce mieć gumowe na zimę i tak dalej, jeżeli, nie wiem, transportuje rowery, no to wiadomo, hak, ewentualnie bagażnik dachowy. Natomiast taki, można powiedzieć, że startup, no to na pewno zabezpieczenie antykradzieżowe proponujemy. No i ewentualnie właśnie, jeżeli jest sezon zimowy, no to opony. Często takie pytanie zadaję, ale ten immobilizer, to ile takie cacko kosztuje? Mamy kilku producentów, bo to nie jest tak, że proponujemy tylko jeden od jakiegoś czasu i tylko to jest montowane. Kilku jest producentów tych zabezpieczeń. To się waha w okolicach 1600-1800 zł. Okej. Czyli realnie muszę dokupić, powinienem dokupić immobilizer, opony i to jest koniec. Jeżeli, tak jak mówię, wszystko zależy od potrzeb. Dobra, co ty teraz musisz zrobić, żeby ten samochód mi nie uciekł, bo go chcemy? Wiemy, że to jest to, co oczekiwaliśmy, płynie, co teraz? Generalnie, żeby można było takie auto przejąć, żeby ono trafiło do nas, musimy podpisać zamówienie. Przyjmujemy również zaliczkę, oczywiście ona jest zwrotna, natomiast na potrzeby zamówienia i przejęcia takiego samochodu jest wymagana. Potem ja przyjmuję to auto, że tak powiem, z portu. I ono trafia bezpośrednio już tutaj do nas. Co to rób? Dobrze. I zaraz przejdziemy dalej. Dobra, to mamy umowę. Od razu dodam, że to jest zamówienie prywatne, chociaż na firmę to wygląda bardzo podobnie. Mamy zamówienie. Powiedz mi jeszcze,
Czy ja na przykład muszę dziś decydować o, nie wiem, kredyt, gotówka, leasing w przypadku firmy, czy ja to muszę Ci teraz powiedzieć? Nie, absolutnie nie. Teraz skupiamy się tylko na wyborze konkretnego samochodu. Tutaj mamy jego wszystkie parametry, które wybraliśmy wcześniej. Silnik, skrzynia, kolor, wyposażenie, data wydania, jest tam również informacja właśnie o zaliczce, więc wszystkie dane dotyczące gwarancji, która wynosi 6 lat lub 150 tysięcy. I na tym etapie to jest wszystko. Jeśli chodzi o finansowanie, ubezpieczenie, czy ogólnie nawet akcesoria, jeżeli w międzyczasie jeszcze wpadlibyśmy na jakiś pomysł, żeby coś doposażyć, coś dołożyć do tego samochodu, mówię o akcesoriach oczywiście, to jak najbardziej jest to możliwe do zmodyfikowania na późniejszym etapie. Teraz tylko wybieramy auto i na nie czekamy, a jeśli chodzi o wszystkie pozostałe kwestie, to jeszcze mamy ten przysłowiowe 2-3 tygodnie. Czyli powiedzmy, że na przykład ja muszę kupić opony u Ciebie? Nie. Czyli na przykład teoretycznie jest możliwa opcja, że kupuję przywożę Ci, montuję Cię, odbieram na zimówkach. Jak najbardziej tak. Natomiast no, my zawsze staramy się, żeby oczywiście cena była też dla klienta jak najbardziej atrakcyjna. Na pewno dzięki temu zaoszczędzamy czas na właśnie zamawianie, przesyłanie i tak dalej, bo wszystko mamy na miejscu, wymieniamy. Jest możliwość też przechowania tych opon u nas, żeby, że tak powiem, nie zabierać i trzymać gdzieś w garażu. Więc wszystko robimy tak, żeby dla klienta było jak najwygodniej. Ubezpieczenie, bo to jest też ważne, powiedzmy słowo. Znowu, czy ja muszę teraz decydować, czy później, i jak to wygląda u Was? Ubezpieczenie zaczyna, jeśli chodzi o ubezpieczenie, auto musi być ubezpieczone w dniu rejestracji, jeśli chodzi o nowy pojazd, więc do tego momentu mamy czas na wybór ubezpieczenia. Mamy oczywiście pakiety dealerskie w 4 towarzystwach, wyliczamy na podstawie zniżek, które wyjdzie najkorzystniej dla klienta, te wybieramy. To są oczywiście pakiety dealerskie, więc bardzo bogate. Naprawy są tylko na oryginalnych częściach, tylko w autoryzowanym serwisie, bez udziałów własnych i tak dalej, i tak dalej. Mamy również produkt dodatkowy, też bardzo często polecamy, czyli tak zwane do ubezpieczenie GAP, zabezpieczające utratę wartości. Tak, można dokupić to maksymalnie do 5 lat. U nas jest tak, że polisa ubezpieczeniowa nasza, czyli pakiety dealerskie, o których wspomniałem wcześniej, mają to już na pierwszy rok tak jakby w sobie. Więc jeśli chodzi o GAP, no to zabezpieczamy się na drugi, trzeci do 5 lat maksymalnie. Powiedzmy dokładniej, co to znaczy ten GAP, bo to wiele osób nie wie. Mhm. Może na praktycznym przykładzie. Kupuję dziś samochód, wykupiłem na 5 lat GAP. On by kosztował mniej więcej wtedy? To jest około 3,5-4 tysiące. W 4 roku kradną mi samochód, albo nie wiem, szkoda całkowita jest. I co to daje? Daje to to, że autokasko wypłaca wartość rynkową, czyli wartość pojazdu w tym 4 roku, a GAP wyrównuje do tego, co było na fakturze podczas zakupu. Czyli teoretycznie kupuję dziś, nie wiem, strzelam, 150 tysięcy samochód, po tych tam 4 latach jest warty, nie wiem, 90, ale Wy mi oddajecie w sumie 150. GAP tak, wypłaca 60 tysięcy, dokładnie tak. Dobra, to powiedz mi jeszcze, bo powiedziałeś o rejestracji, jak to faktycznie wygląda? Przyjechał samochód, wiemy, że go odbiorę tam powiedzmy za tydzień. Jak wygląda taki proces rejestracji? Podkreślę jeszcze raz, to jest zakup prywatny, bo tutaj jest ta różnica. To powiedzmy może, jak to wygląda u mnie prywatnie, a jak dla firmy? W przypadku osoby prywatnej rejestracja leży po stronie klienta. Oczywiście, jeżeli to są dzielnice, w których my jesteśmy w stanie zarejestrować, to też my możemy za klienta to zrobić i zarejestrować takie auto. Jedynie tam jest chyba opłata 17 zł urzędowa za tak zwane upoważnienie. Natomiast w przypadku zakupu na działalność, nadal, jeżeli nie jest to w finansowaniu, rejestracja leży po stronie klienta. W przypadku finansowania w leasingu, w wynajmie i tak dalej, tym zajmuje się już bank jako prawny właściciel pojazdu, tak? No dobra, to mamy wszystko. Rozumiem, że to jest dla mnie. Zgadza się. Jak samochód przyjedzie, ja w ogóle ten film wrzucę pewnie kilka dni przed odbiorem, żeby nie robić takiej przerwy, bo już o nim zapomnicie, więc pewnie niedługo pojawi się film z odbioru. Nagramy taki film z odbioru i pogadamy konkretniej o finansowaniu, bo to jest też, myślę, ciekawy temat. Wy macie też takie ciekawe produkty, którym my w sumie jesteśmy zainteresowani. Także to jakoś tam rozwiniemy. No i co? Dzięki, gratuluję. Cześć. Do zobaczenia.